Siemanko wszystkim, ja jestem Kasia, a dzisiaj mamy, jak widzicie, kolejny dzień w Minecraft i słuchajcie, nie jesteśmy dzisiaj sami, bo jest ze mną Olga. Dzień dobry. I Olga dzisiaj będzie zwiedzała Wojanowice, więc pokażę jej całą naszą wioskę i pokażę jej mój domek, pokażę domek Wojtka, pokażę domek Paliona, po prostu ją oprowadzę po tej wiosce, bo Olga codziennie słyszy, jak ja krzyczę i nagrywam, a nigdy nie widziała tego, nigdy nie widziałaś wioski. Nigdy nie widziałam, jestem tak ciekawa, co to będzie. Także zaczynamy i myślę, że możemy zacząć w sumie od mojego domu. Najpierw ci go pokażę tak z daleka, jak on wygląda. Ty w ogóle Minecrafta nie ogarniasz, nie? Nie. No właśnie, więc jeszcze na koniec damy Oldze jakieś zadanie, żeby zrobiła coś, zbudowała, albo po prostu się gdzieś oddalimy, damy jej surowce i może jej się uda. Zobacz, to jest mój domek. Boże, to w takim domku ja bym mieszkała. Mieszkałabyś? Tak, ja też bym mieszkała na co dzień. Fajnie wygląda. Taka willa w sumie na wzgórzu. Tutaj sobie jeszcze trochę drzewek posadziłam, żeby było kolorowo. I zaraz ci go pokażę też w środku, jak on wygląda. Więc jak wchodzimy do środka, to tutaj jest jakaś wycena tego domku. Ktoś go wycenił na 10 tysięcy złotych. Ja bym go wyceniła na troszkę więcej. No ja bym na 10 milionów jakoś wyceniła. Oj, na 10 milionów to dobrze, to dobrze. Tutaj mam pierwsze pomieszczenie, to jest taki jakby salon. I w tym salonie mam skrzyneczki z itemami. Aha. Itemy to jest to, z czego możesz budować, co możesz jeść, co możesz nosić i tak dalej, nie? Tutaj na przykład, o, może nie słonecznik, ale zrobimy piwonie i posadzimy tutaj Oldze kwiatka, proszę. Boże, a wiecie, że to jest mój ulubiony kwiatek? Piwonia? Tak. A widzicie, jak trafiłam? Dobra, to jeszcze ci jednego. O, tu posadzimy. Dziękuję, jak pięknie. I tu posadzimy, i tu. Nie no, możemy ich trochę rozsadzić, żeby tu było bardziej kwiatkowo wokół mojego domu. No i będzie fajnie, wydaje mi się. Dobra, tu może też jeszcze. Też się tak wydaje. Fajnie, nie? Ej, no ale zobacz, i tak tu jest dużo kwiatów. Ja zawsze, wszyscy wiedzą, co mnie oglądają, że ja zawsze sadzę dużo kwiatów i wszędzie te kwiaty sadzę. Więc no dobra, kwiatki posadzone. Żeby było widać, że mieszka tutaj dziewczynka taka piękna, jak ten. O. Dziękuję. Proszę bardzo. A kwiatki to są jej ulubione piwonie, więc słuchaj, to jest moja zbroja. I ona jest taka kozacka, ta zbroja jest naprawdę kozacka. Okay. Spodenki nie są enchantowane, czyli nie są ulepszone. Dobra, nie. Okej. Okej. Ale to jest jakby taka jedna z fajniejszych zbrojek. Tu są różne skrzyneczki, na przykład różowe, tu mam diamenty. I w ogóle mam taką akcję, że do świąt zbieram diamenty, żeby zbudować diamentową choinkę, czaisz? Więc sobie z okazji tego, że jest Olga, to możemy sobie wziąć na przykład z 5 diaksów i odłożyć je na choinkę. I tu jest miejsce. Oj. Nie tak. Do nowego roku, tak? No do gwiazdki, do grudnia. Boże, do grudnia. To i zobacz, już mam trochę tych diaksów, a jeszcze się trochę ich uzbiera, pewnie pójdziemy do kopalni i ich nazbieramy. Zobacz, tutaj mi pokazuje, że na dole ekranu, że jestem głodna. Jak jestem głodna, to sobie jem mięsko. No tak jak w rzeczywistości, tak szczerze. No tak jak w rzeczywistości, tak szczerze, no. Dobra, a więc to jest w sumie taki salon i tutaj po prostu mam swoje itemki, swoje skrzyneczki i tak dalej. Teraz idziemy do góry. Tu mam bibliotekę, więc wiesz, dużo książek. Czytasz. Ale niestety tych książek nie da się wyjąć. A czemu? Bo to jest taka atrapa trochę. Ty po prostu możesz sobie pooglądać takie półeczki, bo patrzeć to mogę nawet zdjąć i wypadają książki z tego, nie? No okay. Ale tych książek po prostu, później te książki można jakby sprawić, żeby były jakieś enchantowane i tak dalej i sobie ulepszać zbrojki. No ale to już jest tam wyższa filozofia Minecrafta. High level. Nie, no nie high level, ale byś musiała ogarniać, a może na pierwszy dzień to jest za dużo, więc tutaj mam sypialnię. No i tutaj ktoś mi wybił okno ogólnie, nie? I kto to był? Nie... Trzeba znaleźć tego. Tak, trzeba go nie znaleźć. Nie kogo. I do więzienia dać, ale niestety więzienie nam się popsuło na Wojanowicach. Okay. Tutaj mamy widok na całe Wojanowice. I wow. Tutaj jest wieża. Flaga Polski. No, flaga Polski, bo to jest sąd. Aha, to jest to sąd. To jest sąd, no. No. To ja mam tam być. Tam masz być w sądzie? Oby jako sędzia, a nie jako więzień. Tak. Dobra. Tu mam ostatni pokój, który jest, w którym są piecyki. Tutaj są właśnie skrzyneczki i można sobie przepalać różne na przykład jedzonko. Bierzemy ziemniaki na przykład. Ziemniak. Tak, ziemniak. I patrz, okay. Przepalamy sobie ziemniaka. I zaraz wyjdzie z tego inny ziemniak, taki pieczony, taki dobry, taki dobry. Już wiem, skąd masz te przepisy takie pyszne, co jest cały czas. No z Minecrafta. Z Minecrafta, widzisz? Pieczony ziemniak, mięsko, no i później taki, być. Taki pieczony ziemniak jest po prostu lepszy. Wychodzimy tędy i tu mam basen. Czaisz? Wow. Ja mam willę z basenem, możesz sobie siedzieć w basenie i po prostu sobie podziwiać Wojanowice.
Aha, ale rozumiem, że to jest noc, tak? Teraz to jest zrobiona noc, ale na przykład jak okay. pójdziemy do łóżeczka, o nie, nie trafiłam w drzwi, pójdziemy do łóżeczka i się prześpimy, no to zrobi się dzień, nie? Zobacz. Dobrze. Idziemy spać i dosłownie za sekundę zrobi się dzień. Okej, okay. I pieska tutaj masz, tak? Skutek. Kotek? To jest kotek. A czemu nie piesek? No, aktualnie pieska aż tutaj nie mam, ale miałam pieska. Tu jest, patrzę, na przykład koń, ale kościotrup. Czemu? No bo to jest inny konik, ale takie zwykłe konie też mam, więc możemy iść do zoo i pokażemy Oldze moje zwierzątka w sumie. Mamy w zoo, w którym są pandy, ale zaraz to wszystko zobaczysz, no do kozacji. Bo to Wojanowice to taka wioska, tak? No to taka wioska, no mówię ci, wszystko to jest. Tu mamy zoo i tu wchodzisz, masz pełno pand, jest jakaś krowa, pełno jakichś kotów. Tu są koniki, zobacz ile koników, a ten konik ma złotą zbroję. Dobrze. Czaisz to? Złota zbroja. Gdzie jest złoto, tam jest Kasia, no. To prawda, no to prawda. Tutaj są jakieś miśki, widzisz, takie tak, wiesz, na zimę, fajne. Dlatego mają lód i mają iglo i tak dalej. Tu są lamy, tam jest nawet jeszcze lisek chyba. Czy ten lisek uciekł? Gdzie jest ten lisek? Nie wiem, gdzie jest ten lisek, ale tutaj jeszcze był lisek właśnie. No i teraz ci pokażę jakieś budowle może. No, i teraz tak. Mi. Pokaż, pokaż. Tutaj po prawo mamy domek Paliona, taki kolorowy. No taki fajny. Różowo-niebieski. No i pomarańcz, nie? A nie, Palion taki zielony bardziej, ale no fajny domek, bardzo taki kolorowy, pozytywny, spoko. Okay. Tu mamy sklep, to jest po prostu historyczny sklep Wojanowic. Tak? Tak, ale nikt go nie używa. Czemu? No bo nie wiem, no o to chodzi chyba, że miało być brzydko, ale... już wiem, to jesteś ty, tak? To jest Wojtek, tak? A to jest Palion. Tak, tak, i to jest pomnik tam wygrany. Brawo ja! Tak, bo, tak, bo wygraliśmy z Oni, zrobiliśmy pomnik, ale uwaga, teraz ci pokażę nas w wersji o wiele, wiele większej. Patrz to. Patrz to. Widzisz to już? Widzę. W oddali? Ciężko to nie zauważyć. No ciężko tego nie zauważyć, masz rację, zobacz to. Jestem Kati, jest Wojan, jest Palion, no trójka, nie? Potrzebujesz różową kronę. Ale to są diamenty. A, to diamenty. Wcześniej było tak, że to Wojtek miał jakąś koronę taką lepszą, a nam dał z dirtu, czyli z ziemi. Okej. A ja stwierdziłam, że zamienię sobie na diamentową, a im dałam różową, ale oni zdążyli to zmienić już. Więc to jest król jako złoty pewnie. Palion sobie zrobił ze szmaragdów, czyli z zielonych, pewnie tak pod swój kolor mi się wydaje. No i ja mam diamenty. No okej, dobra. Zaliczone. Zaliczone. Tu jest wieża, która powstała dosłownie niedawno, bo ją budował Wojtek z Palionem, więc zobacz, taka niebiesko-szara, też fajna. Tutaj po lewej stronie mamy domek Wojtka. To jest domek Wojtka. On jest bardziej taki ukryty w tym, w tej takiej górce. Możemy nawet wejść sobie do środka, zobaczyć, zobacz jaka dziura, nie? Wow. Przeszklona. No fajnie, ma trzy łóżka, bo zawsze jest tak, że jak na przykład gramy w trójkę, no to nie mamy gdzie spać, zaczynamy gdzieś tutaj sobie chodzić i śpimy wszyscy u Wojtka. No okej, dobra. No, domek podobny do tego domku, co w Zmierzchu był, pamiętasz? W Zmierzchu? No, no, taki w lesie. Aha, no, tak? Taki piękny, no. No, no widzicie, a wy kojarzycie tak to ze Zmierzchem, bo ja tak siedzę. Teraz pokażę ci akwarium, jakie mamy ładne. Kiedyś zbudowałam. To jest akwarium. Zobacz. Rybki. Jakie tam rybki? A no nie wiem, jakieś rybki. Jakieś Nemo? Jakieś Nemo może być. Dobra. I tutaj mamy dom na drzewie, na domu. No rozumiesz, dom? Tak, tak, tak. Na drzewie, na domu, na drzewie, na domu, na drzewie. Mi się to akurat podoba, no, bardzo fajnie, no mi to się mega podoba. To mamy... wymyślił? To chyba Wojtek, albo, no Wojtek mi się wydaje, że albo z Palionem, nie okay, pamiętam, dobrze. Ale no mega fajny pomysł, też mi tak się wydaje. Tu mamy miecz, taki diamentowy miecz, to jest taki wiesz, jeden z fajniejszych mieczy, więc ja kiedyś go zbudowałam. No fajnie. I tutaj mamy park rozrywki, w którym są zjeżdżalnie. Dobrze. Czaisz? Te zjeżdżalnie trzeba by było znowu ulepszyć, bo one już takie są trochę wiekowe, bo bardzo długo już tutaj są. To prawda. Ale teraz czas na to, żebyś zbudowała coś ty. Ja? No! Ja wezmę jakieś surowce i po prostu ci je dam, oddam ci myszkę. Mam nadzieję, że ogarniesz mniej więcej, jak się tu chodzi i buduje. Ja ci pokażę takie... Chodzić umiem, ale budować to będzie ciężko, moim zdaniem. No to najwyżej zbudujesz coś naprawdę prostego, co tam będziesz chciała. Możesz sobie wybrać w sumie nawet surowce, jakie chcesz.
czy chcesz na przykład takie bardziej pomarańczowe, chcesz różowe. No oczywiście, że różowe. Różowe? No. No tylko najpierw sprawdźmy, czy ja coś różowego mam. Bo ja ostatnio trochę dużo tego różowego brałam i używałam, ale jak odbudowałam Katilandię, to wtedy dużo różowego brałam. O, tu mamy 7 różowego betonu. To jest mało, ale dobra, może najwyżej z czymś to połączymy. Tutaj mamy w sumie nic. Tutaj też nic różowego. No nic, chyba trzeba będzie ci dać coś innego. Ej, dajmy jej dirta. Połączysz dirta z... To ta ziemia, tak? Tak, okay. Połączysz sobie dirta z tym. I jeszcze fioletowe ci damy. No to też będzie fajnie. Będzie fajnie, coś no. Dasz radę zrobić. Póki co nie będę jej dawała żadnych drzwi, wazonów i tak dalej. Znaczy doniczek, ani nic takiego. Po prostu sobie wyjdziemy poza Wojanowice i sobie zbudujesz coś małego. O, tu w ogóle więzienie. No dobrze, więzienie? Ej, więzienie jest odbudowane? Czy nie? Nie, ono jest zniszczone chyba z tyłu. To ogólnie było więzienie nasze, no i ono jest po prostu zniszczone, nie? Więc myśleliśmy, żeby po prostu je zniszczyć do końca. Żeby... A to co, co to rośnie? To są jagody, patrzmy na sobie. O nie, no zebrać sobie można je, ale one są takie, że mogą ci zrobić krzywdę. Patrz, jak w nie wejdę, to zaczynam tracić serduszko, nie? Okay. A jak tracisz serduszko, na przykład jak stracisz wszystkie serduszka, no to giniesz, nie? Dobrze. Dobra. Oddalimy się w jakiś kawałek miejsce takie na uboczu, na przykład gdzieś tutaj ci się podoba? Może no być. Taki lasek, przy takie wodzie. Jeziorko, no, no fajne, fajnie, fajna okolica, zielona, świeże powietrze. Łapiesz zamyszkę i możesz działać. I Boże. Teraz tak. Tu masz, ty mi chodzisz. Okej, ty mi chodzę, tak? Tak, to do tak. przodu, to do tyłu. Tak, to prawo, ty to mi lewo. Na przykład podnosisz się do góry, do dołu, dobrze. Więc lepiej tak do góry chodzić. Okay. No a tu skaczesz, nie? Jak idziesz, no to możesz iść i po prostu skoczyć, to szybciej idziesz, nie? Przesuwasz na tym, o. Okej. I jak jesteś zdecydowana, to prawym kładziesz. Okej, dobra. Dobra, możesz zacząć. Co? Już mam? No możesz zacząć budować. No okej, dobra. Nie, prawym. Prawym! Wiecie co, nie ogarniam, gdzie prawo, gdzie lewo. No naprawdę, nigdy nie znam. Okej. No jest dobra. Możesz zacząć. Okej. Dawaj. Wow! Wow! Coś się dzieje. Będzie się działo, no naprawdę. Ja obstawiam, że Olga jeszcze sobie pobierze Minecrafta i będzie budować. Dawaj. No, dobra. Prawym. Oj, prawym. Weź sobie może na przykład podnieść perspektywę, bo tu ci ciężko zobaczyć, patrz. No ale ja chcę tutaj wstać. No to musisz się odsunąć z tego miejsca. A, tak. Albo podskoczyć i pod siebie postawić, ale to już jest skomplikowane. Na pierwszy raz niech sobie po prostu obchodzi. Nie ma nic skomplikowanego. Możesz zrobić po prostu podskoczyć i jakby położyć pod siebie. Wow. Możesz spróbować, patrz, jak chcesz. Pięknie. No, pięknie. A ja mogę tutaj wstawić na przykład na to? Tak. Z góry? No a jak to zrobić? No po prostu na ten naciskasz, no. Dobrze, dobrze, ale nie dobrze, no, spoko mi idzie, ci, no dobrze ci idzie, spoko w sumie, dobra, jak na jakikolwiek pierwszy kontakt, no i teraz możesz zrobić na przykład jakiś mini domek albo coś, na to wskakując musisz nacisnąć o tak, żeby wejść, o. Okej. Okay. Aup! Okay. Co, spadłam? No spadłaś, musisz wejść jeszcze raz. Nie no, jest trochę nowem, ale jej jakby nauczysz się. Trzymajcie kciuki, będzie dobrze. Będzie dobrze, musicie trzymać kciuki w komentarzach, więc piszcie w komentarzu tą emotkę z trzymającymi kciukami i jakieś serduszko dla Olgi, żeby się nie zniechęciła. O pięknie, jaka kolorowa ściana. Ej, zamiast tego dirtu mogła mi dać inny kolor jeszcze, to by wyszło takie kolorowe bardzo. A co budujesz? Ścianę. Okej. Okay. A do czego? Do domku. Okej. Okay. Gdzie ten mój różowy będzie tutaj? Hop. Okej. Okay. Tutaj będzie. Hop. Dobra, lecimy dalej. Będzie coś takiego małego, ale mały to nie zawsze. Małe to nie zawsze źle. Także, także. To prawda, małe to nie zawsze źle. Więc możesz zbudować, ale jeszcze musisz patrzeć mniej więcej, żeby ci starczyło tych surowców. No to właśnie tak patrzę. Patrzę. Patrzę, bum, bo tych kolorowych masz o wiele mniej. No następnym razem nazbieram więcej, najwyżej nie dam, ale śmiesznie, bo to jest trochę taki noob. Tak się nazywa w Minecraftie, jak ktoś nie ogarnia. Ja też byłam długo noobem. Nadal czasami jestem. Dobra. A można to usunąć, bo ja chciałam tu trochę inny kolor dać. Tak, bierzesz sobie kill off. Okej. Okay. I po prostu na to klikasz. Prawą. Lewym. I więcej. Ale nie, podejdź do tego. I trzymaj. Wow. I musisz zebrać to, bo inaczej tego nie będziesz miała. Gdzie, jak to zabrać? No podejdź do tego. Okej. Okay. I masz to. I zabrałam.
Super, no. O, okay. Ty musisz podejść. No! Super. Ekstra, już ogarniam. Ekstra gra, no nie? Tak, dobra, chciałam tutaj to zrobić. No to podskocz. Oj. Podskocz. I podskocz i od razu, o. Wow! No, tutaj masz, o, tak możesz łatwiej postawić, dobrze, jeśli nie chcesz skakać. Okej, okay, dobra. Dobrze, co jeszcze? Co jeszcze? No nie wiem, no może to być to twój domek, jak chcesz. I to tyle? No nie wiem, według mnie domek ma cztery ściany, ale... Dobra, możesz mi dać, ja po prostu powkładam w te miejsca, w których nie włożyłaś dirta. Co ty na to? Wpadłaś do wody. Tak. Chcę lata już. Lata chcesz? Chcę się... Au! Kąpać. Co ty cisnęłam? Dobra, jak będziesz długo pod wodą, to masz się utopić, nie? Tak. Więc trzeba z niej wyjść. Ale fajnie to wygląda, no. Tylko trzeba jakiś inny kolor wybrać. Patrz, na przykład tu możemy dobudować jeszcze jakieś ściany, żeby z tego zrobić normalny taki... Jak to tak szybko robisz, Kasia? Nauczysz się. I zobacz. Tutaj zrobimy na przykład jakieś drzwi i zrobimy coś w tym stylu, że hop, 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 hop. Cześć, i tu masz drzwi. Małe mieszkanie, ale nie w kredyt, także tak, ciasne, ale własne, nie? Tak. No, tu możemy okna zrobić jakieś, no i trzeba było jeszcze zrobić jakiś daszek, więc po prostu zrobimy, no, mega niskie takie mieszkanko typowo, żeby się ukryć przed nubami, nubami z mobami, żeby się, o, widzisz, masz jakieś okienko, jedno, drugie. Ale szybko chodzisz, nam poszło, widzisz? Tak. Piękny domek, no, cudowny, naprawdę, wow, dajcie znać w komentarzu, jak wam się podobał ten domek, a ja bym chciała jeszcze znaleźć jakiegoś moba, żebyś mogła go pokonać, bo teraz okay. Robi się noc, więc tych się będzie dużo. Ja już ci przygotuję mieczek i teraz tak, o, mamy bohatera, który chce się, który chce po prostu walczyć. Poczekajmy. Kto to, Palion? Nie, to jest ktoś, kto cię będzie chciał skrzywdzić, zabić. A, okej. Okay. To jest taka zła postać bardziej i okay. No to są takie potworki, które będą ci przeszkadzać w grze, nie? Też był zielony, ja pomyślałam, że to Palion. Nie, Paliona nie ma na serwerze. Dobra, i teraz trzeba gdzieś znaleźć, bo... tory? Tory, no bo można tu jeździć. Ciuchcia mi w ogóle. Okay, ej, tamten się utopił w ogóle. On już, nie wiem, chyba zobaczył, że idę i uciekł. O, dobra, mamy kolejnego. I teraz patrz, ja ci pokażę mniej więcej. Dobrze. Musisz podejść i atakować go. Okej, okay, dobrze. I atakuj go szybciej, niż on atakuje ciebie. Lewym przyciskiem, tak? Wow! A ten wybucha. Wow! Dobrze, że wyszliśmy poza Wojanowice, bo tam szkoda by było coś rozwalić. A jak wybucha, to też niszczy na przykład domki i tak dalej, no i zabiera mi serduszko, nie? Więc wow. Lepiej, żeby nie wybuchł obok ciebie. Bo zginiemy. Dobra, mamy tutaj towarzysza, który nie wybuchnie, ale musisz go pokonać. Dobrze, czyli dobrze. Dasz radę? Czekaj, tak. Ja ci wyjdę z wody. No dawaj, 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 nisz go, dawaj, nisz go. Dawaj! Nie! Wyrzuciłaś miecz, Olga! Wyrzuciłaś miecz! Nie, poczekaj, daj, żeby nie... Nie! Weź, idź po ten miecz. O! Jest! Zniszczyłaś go! Ale teraz... Bez miecza nawet! No bo... Tak to trzeba grać. To się da, ale na przykład jakby miecz za długo leżał, to mógłby zniknąć. Okej. Okay. A to jest fajny miecz i później ciężko zdobywać jakiś... Znaczy, nie jest aż taki super, ale diamentowy. To dałeś mi takiego fajnego miecza? No ja z takim chodzę po prostu. Boże, znaczy, nie, no, jesteś? Jest lepszy na przykład niż z drewna, nie? Są lepsze miecze, ale po prostu... No lepszy niż... Na przykład dobra. Zwierzątka też możesz zabijać i ci wyskoczy jedzonko. No które później... nie wolno zabijać zwierząt. Tak. Ale to jest gra. Ja no też nie. Tak mówię zawsze, ale to jest tak, że po prostu te, które są u nas na Wojanowicach, to nie zabijam nigdy, no ale jak się jest gdzieś w terenie, no to czasami po prostu trzeba, no kierka to jest, no. Dobra, tutaj skoczyliśmy gdzieś, no są jaskinie i tak dalej. No i powiedz, jak podoba ci się Minecraft? Boże, szczerze? No. Nie wyobrażałam, że to tak wygląda, naprawdę. Że myślałaś, że to jest jakieś tak, łatwiejsze tak. Czy trudniejsze? No zupełnie inaczej to wyobrażałam sobie tak szczerze, bo tutaj, no to podobne jest do Simsa, nie? No, no też, że robisz sobie domek, robisz sobie rodzinkę, tam ale w Simsach są normalni tam ludzie, nie? A tutaj są jakieś skiny i tak dalej, więc no, tutaj trzeba jakiś domek. Trzeba myśleć tutaj, trzeba sobie tak wyobrażać, tutaj bardzo fajnie działa wyobraźnia. Kreatywne, no. Kreatywność też. Także ci się podoba. No, fajnie to wygląda, no. To się cieszę bardzo, widzisz, już kolejny dzień minął, bo kolejna noc jest, a wtedy spałyśmy, nie? No. Więc tu szybko te dni lecą. No i mam nadzieję, że wam się podobał dzisiejszy odcinek. Dajcie znać w komentarzu, jak wam się podobało. Dziękuję, że byliście tyle po prostu wyświetleń na tej piosence. Bardzo mi jest miło. Wpadajcie na nasze Instagramy oraz na mój drugi kanał. Właśnie tam jest piosenka, vlogi i tak dalej. Do zobaczenia już w następnym filmiku. Buziaki dla was. Pa, pa! Pa, pa!